Proszę Państwa, teraz Pan Tomasz Ciołkowski przedstawi nam referat pod tytułem Sfałszowana biografia Józefa Piłsudskiego. Proszę bardzo, Panie Tomasz. Serdecznie witam Państwa. Jak zdążyłem zauważyć, to Pan Grzegorz Braun już pewne elementy dotyczące fałszowania biografii Piłsudskiego przedstawił. Natomiast musicie Państwo mieć świadomość jedną. Otóż Państwo po 26 roku, po zamachu majowym, nie było państwem, gdzie każdy w przestrzeni publicznej mógł powiedzieć to, co myśli. Tak nie było. Było to państwo w sposób ewolucyjny dążące do ustroju totalitarnego. I przestrzeń publiczna dla opozycji była zamknięta. Tak to należy określić. Co więcej, Józef Piłsudski postanowił, oczywiście to było jeszcze wcześniej przed zamachem majowym, gdzie kreowano jego wizerunek, ale postanowił uwiarygodnić się u społeczeństwa polskiego poprzez instytucjonalne sfałszowanie własnej biografii. I musimy mieć świadomość tego, że po 89 roku, czyli po tym, jak upadł nasz realny socjalizm pod moskiewskim przywództwem, Polska, czyli III Rzeczypospolita, przyjęła doktrynę historyczną, która została sformułowana w okresie dyktatury Piłsudskiego. Czyli krótko mówiąc, jeżeli chodzi o symbolikę państwa, to przyjęliśmy orła nie z 1919 roku, z koroną, z krzyżem, tylko przyjęliśmy orła mającego na skrzydłach pentagramy. Tutaj widać tego orła. Dokładnie. Widać gwiazdy na skrzydłach? Otóż nie tylko przyjęto symbolikę godła, ale przyjęliśmy również sfałszowaną historię Polski, która została sfałszowana w okresie właśnie dyktatury Piłsudskiego. Powiedziałem, że zostało to sfałszowane w sposób instytucjonalny, dlatego że zajmowały się tym dwie instytucje do tego wydzielone. Pierwszą to był Instytut Najnowszej Historii Polski, obecnie nazywany Instytutem Józefa Piłsudskiego, badającym najnowszą historię Polski. To była pierwsza instytucja. Drugą instytucją to było Wojskowe Biuro Historyczne. Nie, Wojskowe Biuro Historyczne. Wojskowe Biuro Historyczne. Ja mówię nazwę, którą my... Ono przekształcało się, bo od 1919 roku przy trzecim oddziale Sztabu Generalnego powstała sekcja historyczna. Ona się później w 1922 roku przekształciła w Biuro Historyczne Sztabu Generalnego, a następnie od roku 1927 zostało nazwane Wojskowym Biurem Historycznym. I biografia Piłsudskiego była fałszowana jakby na dwóch poziomach. Pierwszy poziom został sformułowany w Instytucie Najnowszej Historii Polski, gdzie 11 historyków zostało wydzielonych do sfałszowania jego biografii. I nasze wyobrażenia współczesne na temat jego dokonań zostały sfałszowane przez to,
że ten sfałszowany obraz został do nas przetransferowany po roku 1989. I polskie podręczniki dotyczące historii Polski w szkołach zawierają kłamstwa. Tak to trzeba określić. Mówię językiem bez niedomówień, żebyście Państwo mieli świadomość. Czyli na etapie Instytutu Najnowszej Historii Polski formułowano pewien wizerunek wodza, twórcy legionów, twórcy państwa polskiego i tak dalej, i tak dalej. Następnie, ponieważ jakby biografia nie może być, działać jako jednostka autonomiczna, czyli musi być wpisana w jakiś szerszy kontekst historyczny, prawda? Ta sfałszowana biografia na etapie Instytutu Najnowszej Historii Polski wędrowała następnie do Wojskowego Biura Historycznego i ta sfałszowana biografia była wpisywana w szerszy kontekst historyczny. Walki o niepodległość, walki legionistów i tak dalej, i tak dalej. Czyli formułowano nie tylko samą biografię Piłsudskiego, ale formułowano legendę legionów, czyli jak w ogóle całej formacji piłsudczykowskiej. I w chwili obecnej, ponieważ ja przez 3 lata dokonałem jakiejś takiej przynajmniej pobieżnej analizy publikacji i współczesnych i artykułów, mogę stwierdzić, że mogę się mylić mniej więcej o 2-3%, 78% materiałów dotyczących sanacji Józefa Piłsudskiego to są fałszerstwa. Jedynie 28%, mniej więcej 25-28%, to są materiały, które zawierają mniej lub bardziej pogłębioną prawdę na temat tego człowieka. Reszta to makulatura. I z tych 920 pozycji ja do książki, którą napisałem, ona nie jest jeszcze wydana, liczy 600 stron, została podzielona na 2 tomy, wybrałem 257 pozycji. Czyli z tych 920 zakwalifikowałem 257 do tych 2 książek. Ze względów merytorycznych odrzuciłem mniej więcej 10-12. Stwierdziłem po prostu, że są mniej wartościowe. Może jest to moje jakieś subiektywne spojrzenie, ale tak mniej więcej uznałem. Także możecie Państwo na tej podstawie wyrobić sobie pogląd, jaki procent informacji będących w przestrzeni publicznej to fałszerstwa. Jaki obraz wyłania się z tych 28%, które zawierają prawdę? Jakie tezy można sformułować? Pierwsza teza. Józef Piłsudski to promotor masonerii w Polsce. Gdyby nie on, masoneria nigdy nie urosłaby do takiej siły, jaką urosła. Druga teza. Okultysta. Uczestniczący w czarnych mszach. I żeby nie było wątpliwości, będę Państwu podawał materiały źródłowe, do których możecie dotrzeć. Tą informację, że uczestniczy w czarnych mszach, podaje Daniel Bargiełowski w 1. tomie z 3.
dotyczących biografii generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. Druga informacja to jest informacja z artykułu prasowego Janusza Ciska pod tytułem Marszałek i teozofowie. Pisze również na ten temat Jan Molenda w książce o Wandzie Dynowskiej Niepokorne córy PRL-u i II Rzeczypospolitej. Mówię z pamięci, mogę się tam, ale w każdym razie to jest mniej więcej Niepokorne córy. Kolejna informacja, że w Belwederze jeden z pokoi belwederskich został wykorzystany na okultystyczną świątynię. Pisze o tym Juliusz Zdanowski w szóstym tomie swoich dzienników. Kto jest dociekliwy, może zajrzeć. Kolejna rzecz. Zdeklarowany wróg Kościoła katolickiego. Jest informacja o jego instrukcji walki z Kościołem. Znajduje się w diariuszu Kazimierza Świtalskiego. Książka jest dostępna od 1992 roku. Żaden z historyków nie zająknął się na ten temat. Instrukcja się znajduje. Kolejny temat. Współpraca agenturalna. Józef Piłsudski, przyjeżdżając pociągiem w dniu 10 listopada 1918 roku, przyjechał jako osoba, która w stosunku do wywiadu niemieckiego zaciągnęła określone zobowiązania. Niemcy zgodzili się przywieźć go do Polski, do Warszawy i zrobić go naczelnikiem, no bo de facto został mianowany przez Radę Regencyjną, która była pod kontrolą niemiecką. Rada Regencyjna tylko oddała władzę. Dostał pod Ignacego Daszyńskiego władzę. Ale tak naprawdę od Niemców. Dokładnie, tak. Za zobowiązanie, że nie będzie się starał odzyskiwać ziem zaboru pruskiego. Czyli dopuścił się czego? Dokładnie. Ale w nos Paderewskiemu i Moskiemu powiedział, ja o Poznań walczył nie będę. Kolejna rzecz. W stosunku do mniejszości żydowskiej podjął się zobowiązania przekazania Wileńszczyzny pod żydowski okręg autonomiczny. Czyli tak naprawdę działał na niekorzyść państwa polskiego. Szanowni Państwo, ja mówię, ponieważ niektórzy z prelegentów uważam, że powinni bardziej zdecydowanie mówić o pewnych rzeczach, bo nasza historia nie może być zakłamana. Ja nie wiem, czy to nie jest samobójcze moje wystąpienie, ale o naszej historii należy mówić prawdę. Kolejna rzecz. Józef Piłsudski w zamachu majowym nie doszedł do władzy tylko i wyłącznie dzięki własnym zwolennikom. Kajetan Morawski w książce pod tytułem Tamten brzeg informuje jednoznacznie, że w zamach majowy zaangażowany był wywiad brytyjski. Natomiast ksiądz Józef Warszawski informuje jednoznacznie w swojej książce Piłsudski a religia, że jeden z polskich dyplomatów, August Zaleski, samolotem przywiózł brytyjskie złoto do Polski i za te pieniądze został zrobiony zamach majowy.
ale Brytyjczycy nie zapewnili mu władzy za darmo, prawda? Tylko za jakieś koncesje polityczne. I naszej historii nie można opowiadać w kategoriach, że będziemy mieli pewną wiedzę konkretną i będziemy się ładnie uśmiechali, jakiego mamy ładnego marszałka. Tylko musimy opowiadać naszą historię w kategoriach prawdy obiektywnej. Po zamachu majowym międzynarodowa finansjera wydelegowała do Polski swojego przedstawiciela, który nazywał się Charles Dowley, dzięki którego wytycznym po zamachu majowym wydrenowano polską gospodarkę. Tak to trzeba określić. Działo się to na cztery sposoby. Pierwszy sposób polegał na tym, że stosowano tak zwane ceny dumpingowe na eksport polskich produktów. I przykładowo, to co pisze między innymi pan Sławomir Suchodolski. Cena polskiego cukru kosztowała 15,50 zł, a ten cukier za granicę był wysyłany za 17 groszy. Czyli polski podatnik dopłacał do polskiego eksportu z własnej kieszeni i w ten sposób dotowaliśmy Zachód. Tak to trzeba określić. Drugi sposób polegał na tym, że stworzono tak zwane nożyce cenowe. Na czym to polegało? Polska była przed wojną krajem rolniczym, prawda? Więc kwestia drenażu polegała na tym, że obniżano w sposób sztuczny ceny produktów rolnych, a podwyższano albo utrzymywano na tym samym poziomie produktów przemysłowych. Prawda? Czyli chłop musiał kupować produkty przemysłowe po wyższych cenach, a żywność sprzedawał za grosze, prawda? Podaje to między innymi pan Andrzej Garlicki w biografii Piłsudskiego, gdzie kwintal pszenicy kosztował 40, bodajże 5 zł za czasów Witosa, a jak Piłsudski doszedł do władzy, to po kilku latach ten sam kwintal pszenicy kosztował 17 zł. Jest różnica? Jakie uprzejrzenie złote do tamtego do 10? Złotówka. Złotówka i dolar to było mniej więcej 5,50. Ale to że kryzys światowy był, to jest prawda, ale że spadek cen w Polsce był najwyższy na świecie, to też jest prawda. Także nie łączmy jednego z drugim, bo to są jakby dwie rzeczy. Więc jakbym powiedział, moje pytanie jest, czy chcemy prawdy, czy chcemy po prostu żyć w jakiejś wirtualnej rzeczywistości? Bo moje zdanie jest takie, czy chcemy być wolnym narodem i znać swoją historię, czy po prostu chcemy po prostu żyć w jakiejś iluzji? Matrixie. Dokładnie. Kolejna rzecz. Piłsudski nie był krystaliczną postacią, dlatego że dopuścił się szeregu zbrodni. Generał Rozwadowski, generał Jan Tulje, o którym mało kto mówi. Jan Tulje. Generał Zagórski. Kilkunastu oficerów wywiadu austriackiego.
strzelano do chłopów. 24 w powiecie ropczyckim zamordowano. Więc moje pytanie, na czym chcemy budować swoją tożsamość jako naród? Jeżeli chodzi o kwestie wojskowe, to w kwestiach wojskowych chyba powinniśmy zacząć od jego rozkazu autentycznego, który znajduje się u Mariana Romejki. Chyba pan profesor też powinien go znać. Znam Romejki jeszcze z innej strony. W związku z powyższym, przeczytawszy ten rozkaz, możemy sobie wyrobić właściwy pogląd na temat jego wiedzy wojskowej. Który to rozkaz chodzi? O tym o łączności? Tak, dokładnie. A nie tylko o łączności, wojska techniczne. W związku z powyższym... Panie Tomaszu, 5 minut wystarczy? Tak. W związku z... A ten rozkaz łączności to jest jak ze sprawą medyczną. Ja wiem, ale... To jest jak protokół psychiatryczny. Dokładnie. Dokładnie. Dobrze. Dokładnie. W związku z powyższym jakby nasze wyobrażenie o czasach dyktatury Piłsudskiego, ja nie wiem, czy to pójdzie w ogóle na YouTubie, to co ja mówię w tej chwili, bo to już jakby wydaje mi się, że dla niektórych sfer będzie po prostu szokujące. W związku z powyższym, ja powiem Państwu jedną rzecz. Napisałem książkę liczącą 600 stron. Ona poszła do 7 wydawców i wszyscy uciekli. W związku z powyższym, nie wiem, czy moje wystąpienie nie będzie jakby jedynym, które jest na ten... Tak, dokładnie. Dlatego... Ja jestem wydawcą, mogę dużo wydać, proszę bardzo. Dobrze. Bo pan się do mnie nie zrzuci. Rozumiem. Ja także... Głowę, tak. Dobrze. Żeby nie przedłużać, musicie Państwo mieć świadomość tego, że jesteśmy świadkiem pewnej kreacji, pewnej rzeczywistości, którą chce nam się wmówić. I kwestia jest tylko jedna. Czy Państwo tą kreację chcecie kupić? Czy z tą kreacją coś chcemy zrobić? Ok? Bo jeżeli naszym bohaterem narodowym ma być okultysta i człowiek, który, tak jak już Pan powiedział, kwalifikował się do kliniki i składać mu kwiaty na stulecie niepodległości, to ja się wypisuję. Natomiast jeżeli Państwo chcecie uczestniczyć w takiej kreacji, no to już ja w tej chwili robię chyba więcej niż jakbym... Ustawa przewiduje. Tak, niż ustawa przewiduje, tak. Ja zająłem się też kwestiami psychicznymi tego człowieka i mogę Państwu zacytować kilka cytatów, żebyśmy mieli świadomość tego, o czym mówimy. U Kordiana Zamorskiego w sposób... Ja to wszystko opisałem. Ja wiem. U Kordiana Zamorskiego jest następujący cytat, który mówi Edward Rydz Śmigły. Człowiek to nienormalny, co ukryć się nie da. Skoro się wyda, uznają nas za trzodę baranów, żeśmy tego nie spostrzegli. I co się dzieje? To jest wypowiadane w 1932 roku, w lipcu. Rządzili pod przywództwem wariata. Chcemy takiej kreacji? Zadano pytanie Charlesowi Dowleyowi. Czy Polska, jak wyjeżdżał z kraju, bo on był do 1931 roku. To jest z kolei u Juliusza Zdanowskiego zapisane, chyba bodajże w tomie szóstym. Czy możemy liczyć na kredyty zagraniczne? A co on odpowiedział? Dopóki ten wariat rządzi, wykluczone. Może pani to każdemu powiedzieć. Więc moje pytanie jest, w jakiej kreacji
w jakiej kreacji jest nasza świadomość historyczna jako narodu. Gdzie delegacje państwowe składają kwiaty pod pomnikiem wariata i okultysty. W jakim świetle jest stawiane polskie państwo? Co więcej, osoby, które kreują w Polsce polską świadomość historyczną, nie znają polskiej historii. Mam powiedzieć z imienia i nazwiska, o kim myślę? Więc moje pytanie jest, gdzie my zmierzamy? I najgorsze, ostatnie dwa zdania. Najgorsze jest wszystkim to, że ludzie, którzy mają wykształcenie kierunkowe w tym zakresie, nie mają publicznej odwagi mówić tak jak ja w tej chwili o polskiej historii. Mające tytuły profesorów, doktorów, to moje pytanie jest, gdzie my zmierzamy jako państwo? To pan Braun profesora Ruszkowskiego. Ja o tym wiem. Ja się z tym zgadzam. Ja zostawiam państwu to, co powiedziałem, do pewnej rozwagi. Bo my jesteśmy na etapie, oglądaliście państwo taki film pod tytułem Korzenie. Wiemy, o czym mówię? To było o Murzynach, którzy chcieli być wolnymi. Ale jak w końcu uzyskali tę wolność, bo zniesiono niewolnictwo, to oni myśleli cały czas jak niewolnicy. I my jesteśmy dokładnie w tym elemencie. W tym momencie jesteśmy. Pytanie jest, bo my jesteśmy na zakręcie historii. Czy będziemy chcieli być wolni, czy chcemy cały czas myśleć jak ci niewolnicy? OK? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Tomaszu. Proszę państwa, to jest, że tak powiem, pytania to na innych spotkaniach, nie dzisiaj na naszej konferencji, ewentualnie na konferencji w dniu 15 września, która się będzie odbywała.